Łukasza, 2:21. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Wyjątkowo krótki fragment Ewangelii przeznaczony na dzień dzisiejszy zawiera trzy ważne informacje. Po pierwsze, syn Marii, ten, którego narodzenie zwiastował anioł Gabriel, został obrzezany. Po drugie, nadano mu imię Jezus. To samo imię, którym nazwał go anioł, zanim począł się jeszcze w łonie matki. I wreszcie po trzecie, wszystko to stało się ósmego dnia, licząc od narodzin Jezusa. Obrzezanie żydowskiego dziecka płci męskiej było wypełnieniem kategorycznego nakazu pańskiego. Bóg nakazał Abrahamowi na znak zawartego przymierza obrzezać siebie samego, a także wszystkich swoich domowników. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, od 11 wersetu czytamy: będziecie obrzezywać ciało swojego na pletka. To będzie znakiem przymierza między mną a wami. Dlatego każde ośmiodniowe dziecko płci męskiej będzie obrzezywane u was przez wszystkie pokolenia. Zarówno to, które urodziło się w domu, jak i to kupione za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest z twego potomstwa. A nieobrzezany mężczyzna, który nie obrzezał ciała swojego na pletka, będzie usunięty z twego ludu, ponieważ złamał moje przymierze. Na marginesie, w tekście tym widać, że od samego początku lud Boży nie był wspólnotą krwi, tylko wspólnotą wiary, ponieważ Bóg nakazywał obrzezywać zarówno potomków Abrahama, jak i wszystkich jego domowników. Obrzezanie było znakiem przymierza, znakiem przynależności do wspólnoty przymierza. Kto nie był obrzezany, był wykluczony. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, od 43 wersetu czytamy, że nieobrzezany nie mógł uczestniczyć w obrzędach Paschy. Obrzezanie możemy nazwać starotestamentowym sakramentem inicjacji, tak jak chrzest jest nowotestamentowym sakramentem inicjacji. Obrzezanie było znakiem tego, że dziecko jest włączone, czy osoba dorosła, bo obrzezywano też dorosłych. Człowiek jest włączony do wspólnoty ludu Bożego. Podobną rolę dzisiaj pełni chrzest. I tak jak nieobrzezany nie brał udziału w wieczerzy paschalnej, tak nieochrzczeni nie biorą udziału w wieczerzy pańskiej. Od początku było jasne, że w obrzezaniu nie chodzi o ten chirurgiczny zabieg na ciele. Cielesny znak od samego początku wskazywał na duchową rzeczywistość. Obrzezanie ciała miało pociągać za sobą obrzezanie serca, szczere nawrócenie do Boga. W 5 księdze Mojżeszowej, w 10 rozdziale, w 16 wersecie czytamy: dokonajcie więc obrzezania waszego serca i waszego karku już nie zatwardzajcie. W tej samej 5 księdze Mojżeszowej, w 30 rozdziale, w 6 wersecie czytamy: Pan twój Bóg dokona obrzezania twojego serca i serca twego potomstwa, abyś miłował Pana, twego Boga, całym swoim sercem i całą swoją duszą i abyś żył. Prorok Jeremiasz w 4 rozdziale, w 4 wersecie wzywał: dajcie się obrzezać dla Pana i wyrzućcie na pletki waszych serc, ludzie z Judy i mieszkańcy Jerozolimy. Ten sam prorok narzekał na swoich rodaków, mówiąc w 6 rozdziale, w 10 wersecie, że ich uszy są nieobrzezane, a w 9 rozdziale, 25 wersecie, że dom Izraela jest nieobrzezanego serca. Obrzezanie było znakiem tego, że Bóg okazał człowiekowi łaskę, zaprosił go do wspólnoty ludu Bożego. Kiedy obrzezywano dzieci, to ten znak łaski był jeszcze bardziej widoczny. Zanim dzieci cokolwiek mogły uczynić, obrzezywano je na znak przymierza. Łaska uprzedza wszelkie nasze działania. Ale odpowiedzią na okazaną łaskę powinny być wiara i nawrócenie. Obrzezanie ciała jest zapowiedzią
obrzezania serca i wezwaniem do wiary i posłuszeństwa prawu Bożemu. Dlatego w liście do Rzymian w 4 rozdziale, w 11 wersecie obrzezanie nazywa się pieczęcią usprawiedliwienia z wiary. Obrzezanie bez wiary i posłuszeństwa Bogu nie przynosi żadnego pożytku. Wręcz odwrotnie, staje się oskarżeniem. Jesteś obrzezany, ale zachowujesz się tak, jakbyś z Bogiem nie miał nic wspólnego. Dokładnie taki zarzut stawia apostoł Paweł Żydom w liście do Rzymian w 2 rozdziale od 25 wersetu. Z obrzezania masz pożytek wówczas, gdy przestrzegasz prawa. Jeśli natomiast przekraczasz prawo, twoje obrzezanie staje się nieobrzezaniem. Nie ten bowiem jest Żydem, który jest nim zewnętrznie i nie ten jest obrzezany, kto ma znak na ciele, ale Żydem jest ten, który jest nim wewnętrznie, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca. Obrzezanie było symbolem porzucenia czy zwleczenia z siebie starego człowieka, symbolem uwolnienia się od starego, grzesznego i pogańskiego stylu życia. Do tej symboliki nawiązywał apostoł Paweł w liście do Kolosan w 2 rozdziale od 11 wersetu. Czytamy: w nim też zostaliście obrzezani, nie ręką ludzką, gdy w obrzezaniu Chrystusowym zrzuciliście z siebie ziemskie ciało, pogrzebani wraz z nim w chrzcie, w którym też zostaliście razem z nim ożywieni przez wiarę w działanie Boga, który go wzbudził z martwych. Tutaj u apostoła Pawła widzimy to wyraźnie. To, na co w symboliczny sposób wskazywało obrzezanie, a więc uwolnienie się od starego człowieka, w Chrystusie staje się rzeczywistością. I na tę samą rzeczywistość w symboliczny sposób wskazuje chrzest. A więc mamy jedną rzeczywistość duchowej odnowy, duchowego odrodzenia w Chrystusie, porzucenia starego życia, jedną duchową rzeczywistość, na którą wskazują z dwóch stron dwa znaki. Z perspektywy starego przymierza na tę rzeczywistość wskazuje obrzezanie. Z perspektywy nowego przymierza na tę samą rzeczywistość wskazuje chrzest. Obrzezanie było obrzędem krwawym, związanym z przelaniem krwi. Jak każdy obrzęd związany z przelaniem krwi zanika w Nowym Testamencie. A funkcję obrzezania jako tego sakramentu inicjacji, znaku, który wprowadza człowieka do wspólnoty ludu Bożego, przejmuje chrzest. Oczywiście nie obyło się bez walki i dyskusji. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, czytamy o tym w liście do Galacjan. Nie brakowało chrześcijan żydowskiego pochodzenia, którzy twierdzili, że należy kontynuować zwyczaj obrzezania. I co więcej, należy zmusić do niego również tych, którzy nawrócili się do Chrystusa, będąc poganami. Ale czytając list do Galacjan i Dzieje Apostolskie, wiemy, że apostołowie i starsi jednoznacznie uznali, że obrzezanie wypełniło się w Chrystusie i nie powinno być dalej praktykowane, a już na pewno nie powinno być nikomu narzucane. Dzisiaj znakiem nowego początku, zwleczenia z siebie starego człowieka, nawrócenia jest chrzest. Powstaje pytanie, dlaczego Chrystus został obrzezany? Przecież nie potrzebował nawrócenia. Nie potrzebował zwlekać z siebie starego człowieka z jego uczynkami. To prawda, ale musiał przyjąć znak przynależności do ludu Bożego, który przyszedł odkupić. Nie mogło być wątpliwości, że jest jednym z nas, że jest bratem pośród braci. Ale obrzezanie jest też zobowiązaniem do wypełnienia prawa, zobowiązaniem do posłuszeństwa Bogu. I Chrystus, przyjmując znak obrzezania, przyjął na siebie brzemię prawa, zobowiązanie do posłuszeństwa Bogu i Jego przykazaniom. I co więcej, jako jedyny spośród obrzezanych podołał temu brzemieniu. Jako jedyny
wypełnił to, do czego się zobowiązał, okazując pełne posłuszeństwo Bogu i w ten sposób uwalniając lud Boży od przekleństwa spowodowanego nieposłuszeństwem. Nawiązuje do tego apostoł Paweł w liście do Galacjan w 4 rozdziale od 4 wersetu, kiedy mówi tak. Bóg posłał swego Syna, który narodził się z niewiasty, narodził się pod prawem, żeby wykupić tych, którzy podlegali prawu, abyśmy otrzymali przybrane synostwo. A więc Chrystus narodził się pod prawem, przyjął na siebie brzemię prawa, uniósł to brzemię i uwolnił tych, którzy go nie unieśli. Taki jest sens obrzezania pańskiego. W dniu obrzezania nadawano chłopcu imię. I oczywiście wszyscy wiemy, że imiona w Biblii mają symboliczne znaczenie. Czytaliśmy dzisiaj o Abramie, któremu Bóg nadał nowe imię Abraham na znak tego, że ma być ojcem wielu narodów. Wiemy, że Izrael to ten, który walczy z Bogiem. I moglibyśmy tych znaczących imion wymieniać bardzo wiele. Nic dziwnego, że symboliczne znaczenie ma również imię, które nadano dziecku. Jezus, Jahwe zbawia. W Ewangelii Mateusza w 1 rozdziale, w 21 wersecie, anioł mówi do Józefa, gdy urodzi syna, nadasz mu imię Jezus. Dlaczego? On bowiem zbawi lud swój od grzechów. A więc w dniu obrzezania nadano imię Jezusowi, imię, które przypominało o tym, kim jest, jaką misję ma do wypełnienia. Często podkreślamy, że początkiem publicznej działalności Jezusa był chrzest w Jordanie. I podkreślamy znaczenie tego aktu. Chrzest w Jordanie był kapłańską ordynacją Chrystusa. Był utożsamieniem się z wyznającymi grzechy ludźmi, których przyszedł zbawić. To jest wydarzenie bogate w znaczenie i symbolikę. I to prawda. Ale nie powinniśmy przy tej okazji tracić z oczu dnia, w którym nasz Pan został obrzezany i przyjął imię Jezus. Przez obrzezanie stał się częścią ludu, który przyszedł zbawić. Bratem pośród braci. Poprzez obrzezanie przyjął na siebie zobowiązanie do posłuszeństwa prawu, które wypełniał nie tylko w czasie publicznej działalności, ale przez całe swoje życie. Kiedy przystępował do chrztu w Jordanie, miał już za sobą 30 lat życia w posłuszeństwie Bogu, w posłuszeństwie Bożym przykazaniom. 30 lat wiernego wypełniania tego, do czego został zobowiązany w dniu obrzezania. Pamiętajmy o tym, że źródłem naszego zbawienia jest nie tylko śmierć Chrystusa, ale też Jego życie. Chrystus zbawił nas swoją krwią. Bardzo często to powtarzamy, to prawda. Ale Chrystus zbawił nas swoim życiem i śmiercią. Bez życia, bez tych 30 lat do dnia chrztu, bez życia przeżytego zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z obrzezania, bez życia w całkowitym posłuszeństwie Bogu i Jego przykazaniom, śmierć Chrystusa nie miałaby znaczenia, bo nie miałaby waloru niewinnej ofiary. Po to, żeby umrzeć za nasze, a nie za swoje grzechy, Chrystus musiał najpierw przeżyć swoje życie w posłuszeństwie Bożym przykazaniom. A zatem swoją misję, swoją publiczną działalność Chrystus zaczyna w momencie, kiedy przyjmuje chrzest w Jordanie, ale swoją misję w jakimś sensie rozpoczyna 8 dnia. Tego dnia przyjmuje imię, które wskazuje na jego zadanie i powołanie. Tego dnia podejmuje zobowiązanie, które jako jedyny wypełnia. A to otwiera drogę do złożenia niewinnej ofiary za życie świata. Wszystko to dzieje się 8 dnia. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego akurat 8 dnia? No, najprostsza odpowiedź brzmi, Bóg tak nakazał. Ale dlaczego? Dlaczego tak akurat Bóg nakazał?
Przecież siódemka jest najczęściej występującą symboliczną liczbą w Biblii. Wiemy, że wiele liczb ma w Biblii symboliczne znaczenie, ale to siódemka jest tutaj wiodąca. Czas w Biblii biegnie cyklem siódemkowym. Siedem dni ma tydzień. I gdyby Bóg nakazywał obrzezywać izraelskich chłopców siódmego dnia, byłoby to dla nas jasne i zrozumiałe. Ale skąd dzień ósmy? Odpowiedzi podanej wprost w Piśmie Świętym nie znajdziemy. Ale w biblijnej symbolice znajdujemy pewne przesłanki, żeby tę odpowiedź sformułować. Po pierwsze, osiem w tradycji hebrajskiej to liczba symbolizująca nowy początek. Coś się wypełniło w tym siódemkowym cyklu i oto zaczyna się nowy początek. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, ale w Arce Noego potop przeżywa osiem osób. I najwyraźniej ma to znaczenie, bo apostoł Piotr w swoim pierwszym liście w 3:20 mówi o tym, że osiem dusz zostało uratowanych z potopu. A więc nowy początek to te osiem dusz. Siedem tygodni po święcie Paschy świętowano Pięćdziesiątnicę, nazywaną świętem tygodni albo świętem żniw. Ale Pięćdziesiątnicę, jak sama nazwa wskazuje, świętowano 50 dnia, a nie 49. A więc nie siódmego dnia, siódmego tygodnia po święcie Paschy, tylko dzień później. Dzień po siódmym sabacie. Ten dzień stawał się niejako drugim sabatem tego samego tygodnia. Uroczystym świętem, ósmym dniem tygodnia. A co oprócz żniw świętowano tego dnia, w dniu Pięćdziesiątnicy? Nadanie prawa na górze Synaj, nadanie Izraelowi konstytucji, zawarcie przymierza. Jednym słowem, nowy początek. A co dokonało się w dzień Pięćdziesiątnicy po zmartwychwstaniu Chrystusa? Zesłanie Ducha Świętego, narodziny Kościoła Nowego Testamentu. Jednym słowem, nowy początek. A więc w dniu Pięćdziesiątnicy widzimy, że ósmy dzień tygodnia symbolizuje nowy początek. Jeszcze jedna ciekawa obserwacja. W kalendarzu izraelskim 7 lat tworzy cykl zakończony rokiem sabatowym. Rok sabatowy miał oznaczać odpoczynek dla ziemi, uwolnienie niewolników hebrajskich, darowanie długów. 7 cykli lat sabatowych prowadzi do roku jubileuszowego, który jest symbolem odkupienia i nowego stworzenia, nowego początku. W Księdze Kapłańskiej w 25 rozdziale od 8 wersetu czytamy: policzysz sobie 7 lat szabatowych, to jest 7 razy po 7 lat. Będziecie święcić 50 rok i ogłosicie wolność w kraju dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz. Każdy z was powróci do swojej własności i każdy powróci do swojego rodu. A więc znowu 50 rok, 8 dzień siódmego cyklu siedmioletniego. 8 rok siódmego cyklu siedmioletniego jest symbolem nowego początku. Ziemia wraca do swoich pierwotnych właścicieli. Ludzie odzyskują wolność. Zaczynamy od nowa. Użyłbym określenia wielki reset, ale się źle kojarzy. Nowy początek. Co ciekawe, najprawdopodobniej Izraelici nigdy nie obchodzili roku jubileuszowego. Nie dali rady wytrwać 50 lat w posłuszeństwie prawu. Nigdy nie dopełnili 7 cykli siedmioletnich. W efekcie rok jubileuszowy stał się jakimś nieosiągalnym ideałem. W ich wyobrażeniu stał się symbolem eschatologicznym, symbolem całkowicie nowego początku, który kiedyś nastąpi, symbolem oczekiwanego Królestwa Bożego. A więc widzimy, że ósemka w biblijnej symbolice to nowy początek i wieczność. I być może dlatego Bóg nakazuje obrzezywać
izraelskich chłopców ósmego dnia. Obrzezanie ósmego dnia symbolizuje nowe życie, nowy początek i eschatologiczną nadzieję. Co ciekawe, Chrystus zmartwychwstał pierwszego dnia po szabacie, a więc znów ósmego dnia. Od samego początku Kościół ten właśnie dzień, pierwszy dzień po szabacie, traktuje jako szabat nowego przymierza. Szabat starego przymierza był pamiątką stworzenia, szabat nowego przymierza jest pamiątką zmartwychwstania, a więc nowego stworzenia, a zarazem nowego przymierza. Jednym słowem, nowego początku. Tego dnia, pierwszego dnia po szabacie w Dziejach Apostolskich chrześcijanie spotykają się na łamanie chleba, czyli na Eucharystii. Ósmym dniem tygodnia nazwano niedzielę po raz pierwszy już w 130 roku po Chrystusie, w starochrześcijańskim dokumencie pod tytułem List Barnaby. Dokument ten był tak popularny, że wielu ojców Kościoła chciało go nawet włączyć do kanonu pism Nowego Testamentu. Od tej pory niedziela funkcjonuje jako ósmy dzień tygodnia. Porównywano niedzielę do ostatniego dźwięku skali w muzyce. Dzisiaj powiedzielibyśmy ostatniego dźwięku gamy. Ósmego dźwięku, który jest jednocześnie pierwszym dźwiękiem kolejnej skali, kolejnego stopnia gamy. Pierwszy i ostatni dźwięk tworzą doskonały konsonans. Pierwszy jest jednocześnie ostatnim. W starożytnej liturgii bizantyjskiej czytamy: dzień ósmy przedstawia nieustające życie przyszłego wieku, w którym władca został obrzezany ciałem. I tak oto ósemka na dobre zagościła w świecie chrześcijańskiej symboliki. W starożytności budowano ośmiokątne baptysteria, w których przyjmowano chrzest. A chorał, starożytny chorał chrześcijański podzielony był na 8 tonów, 8 melodii. Wszystko to właśnie w nawiązaniu do ósmego dnia tygodnia i ósemki jako znaku nowego początku i wieczności. Nawet Marek Chłasko napisał opowiadanie pod tytułem Ósmy dzień tygodnia. Opowiadanie jest ciekawe. Akcja dzieje się w raczej szarym świecie powojennym. I generalnie niewiele jest tam światła w tym mrocznym obrazie. Ale znajduje się w tym opowiadaniu między innymi taki tekst. Wszyscy czekaliśmy na dzień, który jeszcze nie nadszedł i nie nadejdzie prędko. Jest poza tygodniem, poza miesiącem i rokiem. Trzeba czekać, trzeba mieć siłę. A najważniejsze, trzeba żyć mądrze. O wiele mądrzej niż żyło się dotychczas. I to jest nawiązanie do tego symbolicznego ósmego dnia tygodnia. Co z tego wszystkiego wynika dla nas? Jezus, Bóg, który zbawia, dla naszego zbawienia przyjął ósmego dnia znak obrzezania. Wkroczył w ten sposób na drogę pełnego posłuszeństwa Ojcu i ta droga zaprowadziła go na krzyż i do grobu, z którego powstał ósmego dnia, zwiastując nowy początek nowego stworzenia. Oczekiwany ósmy dzień tygodnia nastał. Chrystus zmartwychwstał, a my przez wiarę w Niego zostaliśmy, jak mówi apostoł Paweł w drugim rozdziale listu do Kolosan, obrzezani i ochrzczeni. Obrzezani na znak porzucenia starego człowieka z jego sposobem życia, ochrzczeni na znak tego, że stary człowiek został uśmiercony i pogrzebany. Nastanie ósmego dnia oznacza, że tu i teraz możemy już żyć nowym życiem. Oczywiście z tym ósmym dniem jest jak z Królestwem Bożym. Już i jeszcze nie. On już nastał, ale jeszcze oczekujemy jego pełni. To nie zmienia jednak faktu, że do nowego życia w Chrystusie, do porzucenia starego człowieka z jego grzesznymi nawykami, wezwani jesteśmy tu i teraz. A źródłem tego nowego życia jest to, co robimy tu i teraz dzisiaj. Celebracja ósmego dnia podczas nabożeństwa, odnowa przymierza i duchowy pokarm, który przyjmujemy.
Dzięki temu, co dzieje się tu i teraz, możemy, wracając do naszych domów, na co dzień żyć 8 dniem tygodnia, nowym początkiem w zmartwychwstaniu Chrystusa. Amen. Powstańmy, zaśpiewajmy pieśń i zbierzmy nasze ofiary. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się Cztery tysiące.